Dzień dobry, Anna Raciniewska. Witam państwa w Nowym Roku w naszym programie Mały Biznes, Wielka Sprawa. Dzisiaj gościmy u nas pana Grzegorza Muszyńskiego, wiceprezesa Polskiego Funduszu Rozwoju Nieruchomości. Dzień dobry pani dobry państwu. Będziemy rozmawiać o tym, co nowego w Nowym Roku, ale też co nowego w ogóle w Mieszkaniu Plus w naszym programie, tak oczekiwanym przez polskie społeczeństwo. No, i właśnie, może porozmawiamy. Mamy nowy rok ale porozmawiamy o tym, co się wydarzyło dotąd. Takie podsumowanie, ile już lat trwa program, co zostało wybudowane, na co czekamy, gdzie mieszkają już lokatorzy. Można podzielić to na trzy części. Pierwsza część to kwestia nieruchomości. Co udało się zrobić, jeśli chodzi o miejsce, gdzie możemy budować, czyli inwentaryzację wszystkich nieruchomości państwowych. Naprawdę została wykonana wielka praca. Przeanalizowane blisko pół miliona działek. Okazuje się, że w tych gigantycznych zasobach skarbu państwa działek przeznaczonych pod budowę i to budowę tam, gdzie chcemy. Nie, nie chodzi o działki rolne w różnych miejscach Polski, czy też pod, które są pod drogami, pod urzędami, pod chodnikami, placami, innymi inwestycjami celu publicznego. Ale z tych 500 tysięcy działek do Roku, budowy zostało 500 działek. To pokazuje skalę tego, że przez wiele, wiele lat udało się sprzedać prawie wszystko, można powiedzieć. I na tych 500 działkach możemy wybudować dzisiaj około 60 66 tysięcy mieszkań. My mówimy o działkach inwestycyjnych, które są przeznaczone w planie zagospodarowania przestrzennego albo mają studium, które wskazuje na to, że budownictwo wielorodzinne podkreślam, wielorodzinne może tam nastąpić. Zatem to jest po stronie skarbu państwa w krajowym zasobie nieruchomości i w drugiej, druga noga to PFR nieruchomości, gdzie dzisiaj mamy blisko 90 projektów i to jest ponad 50 tysięcy mieszkań na różnym okresie procedowania. Jedne są już wybudowane i z przyjemnością zaraz o nich powiem. Jedne są w trakcie budowy, jedne są dopiero w trakcie projektowania. A są też takie, które są w trakcie konkursu i te, które jesteśmy w trakcie procedowania, jeśli chodzi o badania, czy nieruchomość może być wykorzystana, czy nie, pod względem jej zanieczyszczeń, ponieważ wiele działek, szczególnie kolejowych, szczególnie pocztowych, te z tymi firmami współpracujemy jako PFR nieruchomości. Miało wykorzystanie przemysłowe. Teraz żeby jeśli zmieniamy te wykorzystanie z przemysłowego na mieszkaniowe, to niestety wiele zanieczyszczonych, a naszym obowiązkiem i staraniem jest to, żeby budować w miejscach bezpiecznych. Więc wszystkie badania związane z zanieczyszczeniem takich nieruchomości też zostały już wykonane. Za, Zatem ta praca. Każdemu każdy chce mieć klucze, ale za czym te klucze się pojawią, to najpierw musi być wybrane, czy w danym miejscu, czy mamy nieruchomości. Jeśli mamy nieruchomości, to czy te nieruchomości samorząd akceptuje, czy mogą być zabudowane. Wiele samorządów akceptuje i wiele samorządów wskazuje, że nie chce mieć w tym miejscu na przykład park, więc takiej nieruchomości już się nie da wykorzystać do celów inwestycyjnych. Zatem nie ma możliwości, Prowadzenia programu rządowego bez współpracy z samorządami. Jest to za każdym razem, w każdym mieście bardzo zina współpraca. I w większości przypadków, w większości przypadków są te owoce, są naprawdę bardzo dobre, bo samorządy też widzą obiektywnie bez względu na politykę, że, że te inwestycje są oczekiwane. I może mogę przypomnieć jedna z pierwszych naszych inwestycji to wtedy był prezydentem miasta Biała Podlaska, prezydent pochodzący z Prawej Sprawiedliwości. Tam była inwestycja, ludzie już mieszkają, są zadowoleni, w pełni skomercjalizowana, ale w obrzychu gdzie zarządza prezydent z platforma i okazuje się, że też nieruchomość jest świetnie wybudowana, ludzie są zadowoleni, też jest skomercjalizowana. Pamiętam, jak prezydent Wałbrzycha powiedział, że ci ludzie, a szczególnie Wałbrzych, został porzucony w pewnych. W pewnym okresie samemu sobie, ponieważ te kopalnie zostały zamknięte, nikt nie chciał tam prowadzić inwestycji. Dzisiaj są specjalne strefy ekonomiczne. Wałbrzych wraca na, na mapę miast, które się rozwijają. Dla wielu ludzi powiedzmy, że ponad 200 mieszkań nie zmienia wielkiej historii takiego dużego miasta jak Wałbrzych, ale pokazuje, że te miasto nabiera rozbę spędu, ponieważ ich z czasu nie było tam żadnych dźwigów, a teraz pojawiły się dźwigi. My nie wchodzimy w drogę deweloperom, bo w obrzychu i tak by się deweloperzy ogólnopolscy nie, nie pojawili. Zatem wchodzimy w przestrzenie te gdzie. M, Prywatny biznes opierałby się i na, naprawdę by nie chciał skorzystać z prowadzenia inwestycji. W Dyni za chwilę będziemy wprowadzali 172 rodziny. W Jarocinie to też wspaniała współpraca z burmistrzem Jarocina. To są trzy inwestycje, ponad 300 mieszkań. Kępno, wspólnie nieduża miejscowość. To też pokazuje, że samorządowcy nawet niedużych miejscowości, Uh, um, ściągają do siebie powrotem ludzi którzy kiedyś, wyjechali żeby się te miasta rozwijały, ponad blisko 40 mieszkań największa nasza inwestycja to, Katowice dorobku górniczego, 900 509 mieszkań, w, już w tej chwili są wykonane w stanie surowym przyszły rok to już wręczenie kluczy w trakcie realizacji 481 Kraków, Anny Szwed, Śniadowskiej. Prowadzona inwestycja w Dębicy. Weszliśmy na budowę niedawno 201 mieszkań. Świetna współpraca z burmistrzem. Też nie ma za dużo deweloperów prywatnych. Mińsk-Mazowiecki 138 mieszkań, Świdnik 108 mieszkań. Już na samym wbiciu Opaty burmistrz mówił, że faktycznie można było się pochylić i ta liczba na pewno powinna być większa, bo za interesowanie bardzo duże, w Kępicach za chwilę wejdziemy w styczniu na budowę w Toruniu 324 mieszkania pozwolenia na budowę jest przetargi ogłoszone na realizację dzisiaj na ulicy, tytoniowej w Radomiu w, wszedł na realizację już generalny wykonawca 124 mieszkania, dzisiaj jest symboliczne wbicie szpadli za dwa lata. Właśnie za dwa lata, za 2 lata dopiero klucze. To sama budowa 124 mieszkań, to jest dwa lata budow budowy. Okres samego projektowania to jest co najmniej rok z pozwoleniem na budowę, przecież uzyskanie po pozwolenia na budowę, tak jak prywatny tak samo i państwowy ma te same zapisy prawa budowlanego. Te terminy muszą być ustawowe zachowane. W przyszły poniedziałek wchodzimy na budowę już. Już w Łowiczu też już jest generalny wykonawca wybrany, więc jak pani redaktor słyszy, są duże i małe miasta. W Warszawie w tej chwili już projektujemy ponad 3500 mieszkań. Jeden z głównych projektów to blisko 3000 na Karczunkowskiej mieszkań, ale też i na, na Pradze, na Rotuszowej. Ponad 500 mieszkań jest w trakcie konkursu międzynarodowego. Duże zainteresowanie. Naprawdę wierzymy, że ten projekt będzie zrobiony naprawdę na bardzo wysokim poziomie, jeśli chodzi o jakość urbanistyczną. Także tutaj wspomnę, że naszym partnerem była. Poczta Polska to na gruntach Poczty Polskiej budujemy niewątpliwie dla, i dla, państwowego i dla prywatnego dewelopera najtrudniejsze są nieruchomości jeśli się jest posiada się nieruchomości jest się najlepszym mamy ponad łącznie z kazetem czyli z tym zasobem państwowym dysponujemy, nieruchomościami na wybudowanie 120 tysięcy mieszkań zatem można powiedzieć mało Nie ma dewelopera który mógłby się porównywać i skalą, i możliwościami z PFR nie, nieruchomościami. Naprawdę jesteśmy pod tym względem nie do pokonania. Dzisiaj jesteśmy największym zamawiającym, jeśli chodzi o projektowanie. Projektujemy blisko 20 tysięcy mieszkań. Jesteśmy w trakcie i konkursów, i projektowania. Już część właśnie wspomniane, to wejście na budowę, już tego nie liczymy, że są to projekt w projektowaniu. Zatem pokazuje, że jako zamawiający, też projektu, projekty. Jesteśmy też najwięksi. Nie ma w Polsce żadnego dewelopora, który w jednym czasie projektuje blisko 20 tysięcy mieszkań. To, co Pan powiedział o 120 tysiącach mieszkań, na które możemy czekać, to one jak najbardziej spełniają obietnice, które minister Kwieciński składał. Tylko, że też to, co Pan tutaj wspomniał, Panie Wiceprezesie. Proces budowlany ma pewne etapy i nie jesteśmy w stanie z dnia na dzień wybudować takiej ilości. Te etapy są równe i dla prywatnego inwestora, i dla Was. Jakie to są etapy? Jakby pan nie wymienił, żeby widz mógł sobie wyobrazić, ile na takie mieszkanie trzeba poczekać. To nawet jeśli budujemy dom jednorodzinny, a powiedzmy sobie nawet domek jednorodzinny rodzinny, to przede wszystkim najpierw trzeba znaleźć działkę. Jak już znajdziemy działkę, to sprawdzamy, czy te na tej działce można cokolwiek wybudować. To trzeba sprawdzić, jakie plany ma względem tej nieruchomości gmina. Czy jest plan zagospodarowania? Czy może są warunki zabudowy? Czy studium przewiduje Możliwość zabudowy, czy ewentualnie zasko, zastosować można na gruntach poprzemysłowych specustawę, budowaną. Jeśli już wiemy, czy możemy tam budować, sprawdzamy, czy działka nie zanieczyszczona. A jeśli wiemy, że jest zanieczyszczona, to ile będzie nas kosztowało oczyszczenie tej nieruchomości z ze wspomnianych zanieczyszczeń? Bo mieliśmy kilka takich przypadków. Panie redaktor, że świetna działka, świetnie położona, wszystko się zgadza, nawet w planie było, można było pokusić się na budowę budynków wielorodzinnych ale... Doprowadzenie do remediacji, czyli uzdatnianie tej nieruchomości, przekroczyło wielokrotnie wartość tej nieruchomości i nie prowadziliśmy tej inwestycji, bo to na koniec musi się też spinać ekonomicznie. Tak jak wspomniałem, niczym się nie różnimy tutaj od prywatnego. Prywatnemu się musi biznes spinać, w naszym przypadku też biznes musi się spinać, ponieważ pieniądze na tą, na, na program mieszkania plus dostarcza poprzez fundusz bank gospodarstwa krajowego a jeśli przez fundusz to musi być to absolutnie komercyjne i zgodnie z z tymi samymi przepisami, jakimi kierują się prywatnie. I tutaj, kiedy już mamy sprawdzone, czy nie, ma czy nie ma drzew, bo wiemy, że wycinka drzew kosztuje, ale też trzeba przeprowadzić odpowiednie nasadzenia w tym miejscu. Musimy sprawdzić, czy, czy nośność nieruchomości jest na wystarczającym poziomie, czy trzeba, czy trzeba budować skomplikowany system fundamentów. Jeśli musimy budować skomplikowane fundamenty, to inwestycja nam się podraża, więc też trzeba się zastanowić, czy w tym miejscu powinniśmy tak drogo budować, czy też powinniśmy jednak wybrać in inną lokalizację. Więc ten proces też trwa około pół roku co najmniej później jest kwestia wykonania koncepcji decyzji inwestycyjnej, czy fundusz decyduje się na tę inwestycję, czy nie. To jest zawsze patrzenie jak gdyby dwoma dwoma spojrzeniami: my, którzy bardzo chcemy wybudować, a fundusz patrzy, czy nie ma słabych punktów. Czy jeśli wybudujemy, będą klienci na zamieszkiwanie. W tym a, wybudować, b, dobrze wybudować, ponieważ nasza inwestycja to nie jest sprzedać, Jak deweloper często sprzedaje, i mówi, no miała gwarancja ręka nie miała się było, zachowana, a później to już jest temat dla tego, który stał się właścicielem. W naszym przypadku niewątpliwie konieczne jest patrzenie ten sposób żeby te produkty przez okres 20 30 40 lat były na tym samym poziomie a z czasem zyskiwały ponieważ, my oferujemy, mieszkania na wynajem. dziękujemy serdecznie naszym gościem był Grzegorz muszyński PFR nieruchomości do widzenia państwu, dziękuję bardzo.